Teraz możesz zadbać o swoje zdrowie bez wychodzenia z domu. Firma PhysioMotion zachęca do korzystania ze swoich usług w zakresie rehabilitacji. Naszym pacjentom proponujemy fizykoterapię z wykorzystaniem biosymulacji laserowej, ultradźwięków, elektroterapii, pola magnetycznego i lampy Solux, a także masaż klasyczny leczniczy, relaksacyjny, uciskowy, pneumatyczny drenaż limfatyczny. Ponadto w swojej ofercie mamy PNF, kinesiology tapping, diagnostykę i terapię wad postawy, terapię manualną Mulligan Concept, ćwiczenia ogólnousprawniające dla seniorów, ćwiczenia bierne, indywidualne i nie tylko. Jako jedyna firma w regionie zajmująca się fizjoterapią, świadczymy tak kompleksowe usługi w zakresie fizjoterapii z dojazdem do Państwa domu. Dołożymy wszelkich starań, by poprawić komfort życia naszych pacjentów. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 602 718 399. Więcej informacji na stronie internetowej www.fizjomyślnikmotion.pl. Wybierz kolej. Łódzką kolej aglomeracyjną. Łódzkie łączy. Życzę przyjemnej podróży. Sieradzka TV Media. Informacja, publicystyka, reklama. Jesteśmy telewizją publicystyczno-informacyjną. Jeżeli chcesz się podzielić ciekawą informacją lub powiedzieć o problemach, które nas dotyczą, zadzwoń, napisz lub przyjdź. Prowadzimy działalność związaną z produkcją serwisu informacyjnego z miasta i regionu, produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych. Oferta reklamowa naszej stacji to przede wszystkim produkcja i emisja filmowych spotów reklamowych na kanale informacyjnym Sieradzkiej TV Media. To najlepszy sposób na dotarcie do mieszkańców Sieradza z informacją o Państwa firmie i proponowanych usługach. W naszej ofercie jest również specjalny pakiet promocyjny. Do filmowego spotu reklamowego dołączamy baner reklamowy firmy na naszej stronie internetowej. W ofercie również produkcja planszy reklamowych, w tym także dźwiękowych. W zależności od Państwa potrzeb wyprodukujemy i wyemitujemy ważne wydarzenia w funkcjonowaniu Państwa przedsiębiorstw oraz instytucji, na przykład jubileusz istnienia firmy lub uruchomienie nowej linii technologicznej. Jako telewizja zrealizujemy w atrakcyjny sposób nagranie uroczystości ślubnych, wesel, komunii i innych imprez rodzinnych. Więcej informacji pod numerem telefonu 43 650 6500, 604 109 686 lub adres e-mail kontakt@sieradzkatv.com. Zapraszamy do współpracy. Karolina Mizerska, witam Państwa. Dziś w programie. Wybuch II wojny światowej w Sieradzu i regionie. Tutaj na bocznicach kolejowych stały wówczas tak zwane pociągi ewakuacyjne. Ruszyła kampania wyborcza. Następne czynności to będzie powołanie terytorialnych komisji wyborczych. Rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września 1939 roku to data rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego w historii świata. Druga wojna światowa to tragiczne wydarzenia dla naszego kraju, Europy i świata. Na obszerniejszy materiał związany z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej zapraszamy w środę. A dziś przypominamy atmosferę oraz wydarzenia pierwszych dni września 1939 roku, jakie rozegrały się w Sieradzu. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Tego dnia nad ranem o godzinie 4:40 samoloty niemieckie zbombardowały Wieluń. W Sieradzu w tym dniu nie było działań wojennych ze względu na złe warunki atmosferyczne.
O zbyt dużym zachmurzeniu dowodzą raporty z niemieckich samolotów zwiadowczych. Wiadomości o tragicznych wydarzeniach z Wielunia szybko jednak dotarły do Sieradza, gdyż poranne autobusy, z reguły puste, tego dnia przepełnione były uciekinierami i ludźmi poszkodowanymi bombardowaniem. Wojenna psychoza szybko udzieliła się sieradzanom. W mieście z minuty na minutę wzrastało zamieszanie. Policja opuściła posterunki, władze miejskie i powiatowe szukały bezpieczniejszego schronienia poza rzeką Wartą. Mieszkańcy masowo zaczęli opuszczać miasto. Bombardowanie Sieradza zaczęło się 2 września, jednak nie było ono tak tragiczne w skutkach jak w Wieluniu, ponieważ Niemcy bombardowali przede wszystkim stację kolejową. Najtragiczniejszy w skutkach był nalot z 3 września. Pierwszym obiektem w Sieradzu, który był we wrześniu 1939 roku bombardowany przez lotnictwo niemieckie, przez Luftwaffe, był dworzec kolejowy sieradzki. Pierwsze bomby na dworzec spadły już w dniu 2 września 1939 roku, natomiast najtragiczniejsze było bombardowanie w dniu 3 września 1939 roku. Tutaj na bocznicach kolejowych stały wówczas tak zwane pociągi ewakuacyjne rodzin kolejarskich z Ostrzeszowa, z Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza. I te bomby niemieckiej Luftwaffe upadły właśnie na te pociągi ewakuacyjne i były bardzo wielkie straty w tej ludności. Tutaj na dworcu PKP ten tragiczny dzień 3 września upamiętnia tablica ufundowana przez kolejarzy z PKP z Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast ciała tych wszystkich poległych znajdują się na sieradzkim cmentarzu. Powszechna mobilizacja rozpoczęła się już w sierpniu. Dnia 26 sierpnia 1939 roku całe wojsko stacjonujące w koszarach sieradzkich, czyli 31 Pułk Strzelców Kaniowskich, wyruszył w pole. W jednostce wojskowej gromadzili się rezerwiści aktywizowani w ramach powszechnej mobilizacji. Pod koniec sierpnia zmieniono dowódcę 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Dowódca 10. Dywizji Piechoty, Lindorf Ankowicz, zmienił dotychczasowego dowódcę 31. Pułku pułkownika Biegańskiego na pułkownika Wnuka. Pułkownik Biegański był, można tak powiedzieć, historykiem z wykształcenia. Oczywiście miał doświadczenie bojowe z wojny polsko-bolszewickiej, ale dowództwo doszło do wniosku, że będzie lepiej, gdy tutaj da się takiego żołnierza, dowódcę, który ma doświadczenie nie tylko z wojny polsko-bolszewickiej. Do ciężkich walk doszło 4 i 5 września na odcinku Sieradz-Mnichów, gdzie bronił się 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. Niemcy, wykorzystując mieliznę w okolicach Mnichowa i Dzigorzewa, przeprawili się na drugą stronę Warty i utworzyli tam przyczółek. Doszło do niezwykle krwawego starcia o rzekę Wartę z przeważającymi siłami wroga. Mam opisy tych walk z bezpośrednich uczestników, ci ludzie, którzy tam walczyli. Po prostu te łęgi nadwarciańskie były usłane krwią i żołnierzy, i bydła, bo tu było bardzo dużo krów było. Te tragiczne wydarzenia upamiętnia pomnik bohaterom wojny obronnej 1939 roku. Został wystawiony w 1989 roku dla upamiętnienia wszystkich żołnierzy Armii Łódź, którzy tutaj na linii rzeki Warty i Widawki bronili rubieży przed wrogiem. Pod tym pomnikiem, przed którym się w tej chwili znajdujemy, zostały złożone urny z ziemią z tych miejsc, z naszego właśnie terenu, gdzie żołnierze i 30 Pułku Piechoty, 30 Pułku Strzelców Kaniowskich z Warszawy, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich z Łodzi, 31 Pułku Strzelców Kaniowskich z Sieradza, inne jednostki, które tutaj są wymienione, również oddział kawalerii z Brygada Obrony Narodowej walczyła tutaj też i oddział kawalerii z Korpusu Ochrony Pogranicza. To jest bardzo mało znana jednostka, ale tak się złożyło, że ten oddział kawalerii z Kresu Wschodnich został przeniesiony przed wybuchem wojny tutaj i bardzo, bardzo pięknie tutaj walczył. Tutaj złożone zostały urny z ziemią z pól bitewnych Glinna, Strońska i Męki. Ten pomnik oddaje hołd wszystkim żołnierzom września 1939 roku, którzy tu w okolicach Sieradza walczyli.
W Sieradzu znajduje się także pomnik 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. 20 sierpnia 2014 roku ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tym samym ruszyła karuzela wyborcza. O kalendarzu wyborczym i najważniejszych przedsięwzięciach rozmawialiśmy z dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu Tadeuszem Brzozowskim. Jak przedstawia się kalendarz najbliższych wyborów do samorządów terytorialnych? Jak wiemy, wybory zarządzone są na 16 listopada 2014 roku, ale do tego czasu jeszcze czeka nas szereg, czy organy wyborcze czeka szereg czynności wyborczych do wykonania. Pierwszą z nich jest tak zwana rejestracja komitetów wyborczych. Nazywa się to przyjęcie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na takie zawiadomienia upływa 8 września tego roku, czyli za tydzień. Następne czynności to będzie powołanie terytorialnych komisji wyborczych, czyli powiatowych, gminnych, miejskich i wojewódzkiej komisji wyborczej. Ten termin upływa 22 września. Do 17 września zaś pełnomocnicy komitetów wyborczych mają czas na zgłaszanie kandydatów do tych komisji. Kolejną czynnością istotną będzie zgłaszanie list kandydatów na radnych. Termin upływa 7 października o godzinie 24. To zgłoszenia do wszystkich rad, wszystkich szczebli samorządu, czyli od sejmiku województwa aż do rad gmin. Kolejną czynnością do 17 października będzie zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W następnej kolejności Państwowa Komisja Wyborcza, Komisarz Wyborczy i Komisje Terytorialne nadadzą numery listom kandydatów. Panie dyrektorze, przed chwileczką powiedział Pan o tym najważniejszym akcie, o samym głosowaniu. 16 listopada, pierwsza tura wyborów. Kto będzie mógł uczestniczyć w tych wyborach, w tej pierwszej turze i na kogo faktycznie będziemy w tych wyborach głosowali? Prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze, ma każdy obywatel Polski, ale też i obywatel Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem Polski, który jest umieszczony w stałym rejestrze wyborców gminy. Tam są wszyscy, w rejestrze wyborców umieszczeni są wszyscy zamieszkali na pobyt stały, czyli zameldowani w danej gminie na pobyt stały, a także osoby dopisane do tego rejestru na własny wniosek, które tam faktycznie przebywają. No, warunkiem niezbędnym oczywiście jest ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu wyborów, w dniu głosowania, no i nie pozostawanie pozbawionym praw wyborczych, chociażby wyrokiem sądu, na przykład osoby ubezwłasnowolnione nie mogą głosować, czy też pozbawione prawa głosu innymi orzeczeniami sądów. Wybory są wieloszczeblowe. Na kogo będziemy głosowali właśnie w tych wyborach? To prawda, wybory są aż czteroszczeblowe, tak, no trzyszczeblowe, a czterorodzajowe, tak można powiedzieć, nieładnie. Zatem będziemy głosowali na radnych sejmiku województwa łódzkiego, będziemy głosowali na radnych do rad powiatów, a także kandydatów na radnych rad gmin i miast. A także, to jest ten czwarty rodzaj, na wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta. Wszystko w jednym dniu. Otrzymamy aż cztery, każdy wyborca otrzyma aż cztery karty do głosowania różnych kolorów, żeby się nie pomylił. Czyli można wywnioskować, że te wybory będą dosyć trudne dla tych, którzy chcą bezpośrednio ubiegać się o mandaty, ale również będą bardzo trudne dla tych, którzy pójdą bezpośrednio głosować. Czyli jakaś minimalna wiedza związana z tym, w jaki sposób głosować i na jakiego kandydata głosować ze strony tego, który chce brać czynny udział w wyborach, no niestety każdy z nas powinien posiadać, prawda? To prawda, to będą trudne wybory, nie tylko dla wyborców, ale też dla komisji, które będą przeprowadzały te wybory, komisje terytorialne i komisje obwodowe, które naprawdę będą miały trudne zadanie w opanowaniu tej skomplikowanej materii, czyli głosowania jednocześnie na cztery rodzaje organów samorządu terytorialnego.
No ale od tego też jest i nasza rola, żeby przeszkolić odpowiednio komisję. No i rola Państwowej Komisji Wyborczej, nieoceniona, która prowadzi stronę internetową z serwisem informacyjnym. Na naszych podstronach internetowych też znajdują się niezbędne informacje o tym, jak utworzyć komitet wyborczy, kto może głosować, jak głosować, kogo wybierać nie, ale jak wybierać to już tak. Więc tam jest szereg informacji, naprawdę cennych, które myślę, że wyborcom mogą się przydać. Podam adres tych stron, tylko pkw.gov.pl. Panie dyrektorze, teraz może porozmawiajmy chwilę o najważniejszej sprawie związanej ze zmianą jako takich okręgów wyborczych. Mieliśmy do tej pory okręgi wyborcze wielomandatowe, w tej chwili mamy jednomandatowe. Co to oznacza dla wyborców i co to oznacza dla kandydatów? To jest bardzo istotna i zasadnicza zmiana sposobu wybierania. I zmiana polega na tym, że nie wybieramy według zasady proporcjonalnej, tylko według zasady większościowej. Czyli ten kandydat, który uzyska więcej głosów, otrzymuje mandat. Przekłada się to jednocześnie na okręgi jednomandatowe, czyli można w jednym okręgu wyborczym zgłosić, jeden komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata, nie więcej, prawda? Taka zasada obowiązuje we wszystkich gminach, niezależnie czy ona ma 20 tysięcy mieszkańców, czy 40, czy 100, czy 5, jest ta sama zasada, czyli głosujemy na konkretne osoby, a nie na komitety wyborcze. Dla wyborców myślę, że to może mieć duże znaczenie i myślę też, że to może ułatwić, mimo tej skomplikowanej materii wyborczej, ułatwić głosowanie, a nie utrudnić, bo będziemy mieli tylko do dyspozycji na karcie do głosowania szereg nazwisk, z których jedno sobie wybierzemy osoby, która najbardziej nam odpowiada. Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie związane z systemem wyborczym, czyli z tymi okręgami jednomandatowymi. Czy to dotyczy całej Polski, czy są jakieś wyjątki? Dotyczy całej Polski, ale nie wszystkich szczebli samorządu. Tak jak mówiłem, w wyborach do rad gmin, czyli tu też są miasta, ale miasta, które nie są miastami na prawach powiatu, jest szereg takich miast. Akurat w naszym zasięgu działania naszego komisarza nie ma takich miast. Miasto Sieradz, szczególnie miasto Zduńska Wola czy Wieluń, są miastami, powiatami ziemskimi, a nie grodzkimi, jak to się potocznie mówi, czyli nie są miastami na prawach powiatu i tu obowiązuje ta zasada większościowa. Natomiast w wyborach do rad powiatów we wszystkich powiatach w Polsce i w wyborach do sejmików województw obowiązuje ta stara zasada, czyli proporcjonalna. Czyli wybieramy tak, jak w wyborach do Sejmu. Głosujemy na listy, wskazując jednocześnie kandydata, a dopiero potem cała procedura ustalania wyników wyborów zdecyduje o tym, kto otrzyma mandat. Że tak powiem, nie decyduje w tych wyborach bezpośrednio wyborca, kto otrzyma mandat, tylko system wyborczy decyduje o tym, który z kandydatów otrzyma mandat. Jak zmiana ordynacji wyborczej przełożyła się na ilość okręgów wyborczych w naszym mieście i powiecie? Znacząco. Wpłynęła na liczbę okręgów wyborczych nie tyle w gminach tych niedużych, co właśnie w dużych miastach, gdzie dla przykładu w Sieradzu z trzech okręgów wyborczych przekształciło się to aż w 21 okręgów wyborczych, czyli zmiana jest siedmiokrotna, prawda? Mamy 21 jednomandatowych okręgów wyborczych. Podsumowując, w 2010 roku w gminach było 506 okręgów wyborczych, w gminach i miastach oczywiście. Natomiast w 2014 roku utworzono 789 okręgów wyborczych, a liczba okręgów w powiatach nie uległa zmianie, nadal wynosi 28. Łącznie mówię o zasięgu działania komisarza wyborczego w Sieradzu. W związku z tą informacją, panie dyrektorze, domniemam, że będzie potrzebna większa ilość członków komisji wyborczych, tak? Sporo kontrowersji w ostatnich wyborach do Europarlamentu budziły stawki, jakie otrzymywali im wynagrodzenia finansowe za pracę członkowie komisji wyborczych. Jak to będzie wyglądało w tych wyborach? Czy coś się zmieniło na korzyść, czy pozostało to w takim samym zakresie jak w poprzednich wyborach? Czy na korzyść, to jest już sprawa ocenna, ale podam informacje, jak się zmieniły te stawki. Państwowa Komisja Wyborcza, która ustala diety dla członków komisji, doszła do wniosku, że te wybory są wyjątkowe, a od wielu lat
stawki, czyli diety dla pracy w komisjach nie były podwyższane i rzeczywiście było bardzo wiele zastrzeżeń co do wysokości tych diet. Członkowie komisji często rezygnowali z prac w komisjach, dowiadując się, ile ich pracy czeka za, jak mówię kolokwialnie, za jakie pieniądze, nieduże. I podam dla porównania. W wyborach 2010 roku, skorzystam ze ściągi, dieta dla członka gminnej, dla przewodniczącego gminnej komisji wyborczej wynosiła 245 zł. Gminnej, to znaczy też i powiatowej, terytorialnej komisji wyborczej. W tych wyborach dieta dla przewodniczącego wynosi 650 zł. Dla członka komisji wynosiła 200 zł, będzie wynosiła 600 zł. Przepraszam, 550 dla zastępcy przewodniczącego 600, dla członka komisji 550 zł. To jest dla tych komisji, dla członków komisji, które przeprowadzają wybory, czyli rejestrują listy kandydatów, potem ustalają wyniki wyborów. Dla komisji obwodowych, które no, są odpowiedzialne za ustalenie wyników głosowania w tych czterech trudnych wyborach, stawka wynosiła przewodniczący 165 zł, aktualnie 380. Zastępca 150, aktualnie 330, a dla członka było 135, a obecnie 300 zł. Czyli to jest ponad 100% wzrost. No, tak to wygląda. Na zakończenie naszej rozmowy, panie dyrektorze, jakby pan był jeszcze tak uprzejmy, przypomnieć nam terminy pierwszego i drugiego głosowania w wyborach do samorządu w 2014 roku. Do urn wyborczych pójdziemy 16 listopada 2014 roku. Głosowanie będzie się odbywało od godziny 7 do 21. Natomiast jeśli by w pierwszym głosowaniu, tak zwanej pierwszej turze wyborów, nie był u państwa wybrany wójt czy burmistrz, pójdziemy drugi raz do urn wyborczych 30 listopada. Wtedy zagłosujemy w tak zwanej drugiej turze wyborów na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny, pełny wyzwań, nowych emocji i doświadczeń. Uczniowie sieradzkich szkół uroczyście rozpoczęli rok szkolny. Przed nimi 10-miesięczny okres intensywnej nauki i kształtowania samego siebie. Na szerszy materiał z tego wydarzenia zapraszamy już w środę. Z początkiem września pierwszy dzwonek zabrzmiał w powiecie sieradzkim dla 6543 uczniów, z czego 2104 stanowią uczniowie szkół podstawowych, 950 uczniowie gimnazjów, 3489 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pójdzie w tym roku szkolnym 1133 przedszkolaków. Uczniowie wszystkich szkół tradycyjnie jak co roku uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. W galowych strojach odśpiewali hymn narodowy. Nie zabrakło wzniosłych przemówień, powitania pierwszoklasistów oraz ślubowania. Tak było m.in. w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Jagiellończyka czy gimnazjum nr 3 imienia Unii Europejskiej. W szkole podstawowej nr 10 imienia Bolesława Zwolińskiego starsze klasy przygotowały dla pierwszoklasistów przedstawienie. Rok szkolny stał się również okazją, by oficjalnie oddać do użytku wyremontowany parking przy basenie przy szkole podstawowej nr 10. Parking tutaj jest takim przykładem na to, jak można robić dużo dobrego wielu osobom, instytucjom, mieszkańcom zarazem. Parking nowy, który będzie służył jako bezpieczne miejsce do jazdu, stawiania swoich dzieci przez mieszkańców w szkole, ale również i na zajęcia sportowe i na basen. Bardzo się cieszę, bo długo trwały przymiarki do tego, żeby to tak zrobić i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze zrobić z tego przejazd z przodu szkoły, żeby można było jeszcze więcej samochodów tu stawiać. Przed uczniami teraz 10 miesięcy wytężonej pracy i zdobywania cennego doświadczenia, które pomóc ma im w późniejszym dorosłym życiu. W dalszej części programu zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko. A oczekujemy innych dóbr, takich, żeby coś nam poprawiło życie w kulturze. Prezydent podpisał dodatkową umowę na wywóz śmieci. To postanowiliśmy, ja taką propozycję złożyłem radnym, żeby ulżyć mieszkańcom i przygotować taki pakiet powiększenia komfortu. Sportowa spartakiada na zakończenie wakacji. Tradycją tu się stało, że co roku zakończamy wakacje tu w tym miejscu. Wybuch gazu w Chałupie Małej.
Baza hotelowa, ośrodek szkolenia ratownictwa wodnego, hangary na 25 łódek, ścieżki pieszo-rowerowe, platformy widokowe oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. To tylko nieliczne plany, które mają zostać zrealizowane przy współpracy kilku samorządów w projekcie zagospodarowania zbiornika Jeziorsko i Doliny Rzeki Warty. Celem zaplanowanych inwestycji jest rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, a także promocja oraz zwiększenie możliwości rozwojowych lokalnej gospodarki. Jednak mimo wielkich planów mieszkańcy i turyści tego terenu mają swoje spostrzeżenia. Wydaje mi się, że powinno być więcej takich punktów gastronomicznych przede wszystkim, bo mamy bardzo ładny obiekt, gdzie można przenocować. Jest ładna przystań, no brakuje nam właśnie tych punktów gastronomicznych, gdzie można by było zjeść. Oczywiście większa plaża przydałaby się nam. Miejscowość Jeziorska jest coraz to lepiej wyposażona, prawdę mówiąc, we wszystko, co to może być. A oczekujemy innych dóbr, takich, żeby coś nam poprawiło życie w kulturze. Ogólnie na zbiorniku jest bardzo fajnie, wiatr zawsze jakiś jest, więc nie ma problemu, że jest flauta. No, wydaje mi się, że zbiornik jest godny polecenia, wydaje mi się, że nawet ciekawszy niż Sulejów. Zbiornik Jeziorsko to raj dla wędkarzy, lecz tutaj sprawa się komplikuje. No, można złowić karpia dużego, amura. Ścisły rezerwat ornitologiczny obejmuje znaczny teren zbiornika między miejscowościami Tomisławicy a Brzeg Kolonia. Ten obszar jest zamknięty dla wędkowania, szczególnie ten ścisły rezerwat od 15 kwietnia do 31 lipca. Tam w ogóle nie wolno łowić ryb. To jest właśnie okres najbardziej dla wędkarzy atrakcyjny. Gmina i miasto Warta jako lider projektu przy współpracy z powiatem poddębickim, sieradzkim i gminą Pęczniew w znaczny sposób chce poprawić atrakcyjność zbiornika Jeziorsko, aby ten obszar stał się centralnym punktem turystyki aktywnej na mapie Polski Środkowej. Jeziorsko i w dolinę rzeki Warty warto inwestować. Świadczy o tym dobre opinie i duże zainteresowanie turystów. Mając to na uwadze, chcemy wykorzystać również inne walory zbiornika Jeziorsko, tutaj mam na myśli naturę, również zabytki architektoniczne, wspólnie z powiatem podębickim, sieradzkim, gminą Pęczniew przygotowujemy projekt, który ma szansę uzyskać dofinansowanie w przyszłej perspektywie finansowej. Nad zbiornikiem planowana jest także budowa filii ośrodka szkolenia, w którym będzie można przeprowadzać szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego. Trzeba podkreślić, że to integralna część szkoleń strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Z pewnością czas reakcji, czas niesienia pomocy, skrócenie tego czasu zawsze zwiększa poziom bezpieczeństwa. Jeżeli będą tu wykwalifikowani instruktorzy, będą tu strażacy, którzy będą uczyli się tego rzemiosła ratownictwa wodnego, z pewnością niesienie pomocy ludziom, którzy w okolicach tutaj na akwenie będą w zagrożeniu, będzie szybsze, skuteczniejsze i dzięki temu to bezpieczeństwo będzie wyższe. Teren zbiornika wodnego w okolicy Ostrowa Warckiego ma się również wzbogacić o całoroczny ośrodek harcerski. Baza ta ma sprostać oczekiwaniom dzisiejszej młodzieży, która będzie miała szansę dotknąć i zobaczyć to, o czym w teorii mówi się na lekcji w szkole. Ośrodek ma być również przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Z jednej strony mamy super teren. Tak, wokół las, pola, nieskażona natura i woda. Co jest oczywiście potrzebne do tego, żeby atrakcyjny program realizować. Natomiast wymyśliliśmy oczywiście, no nie sami, bo tutaj Politechnika Łódzka, nie ukrywam, jest głównym takim pomysłodawcą, taki obiekt i taki ośrodek, który no z jednej strony byłby takim miejscem, gdzie byłyby wykorzystywane wszystkie no te najnowocześniejsze, tak, współczesne, nowe technologie, czyli począwszy od pomp ciepła poprzez, nie wiem, solary, wiatraki, różne bariery, które w tej chwili są stosowane. Twierdzą, że to się da, w związku z tym, no, ponieważ są fachowcami, jak najbardziej im wierzymy i tutaj naprawdę no, jest nam bardzo po drodze, pomysłów jest dużo. No i myślę, że uda się coś fajnego stworzyć. Chcemy, żeby to była taka perełka w skali kraju. Całość projektu zagospodarowania turystycznego rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko może pochłonąć ponad 100 milionów złotych i ma być zrealizowana w perspektywie finansowej 2014-2020. W minionym tygodniu odbyła się podsumowująca spartakiada dla dzieci i młodzieży. Nie zabrakło dobrej zabawy i pamiątkowych medali dla wszystkich uczestników. I tu, i tu. Szybko. I tutaj.
No zaraz, zaraz dobiegniemy. Dawaj, Lito. I będziemy zaraz kopać. Dzisiaj to biorą udział cztery osiedla, osiedle Męka, osiedle Mickiewicza, Jaworowe i osiedle za szpitalem. Te osiedla uczestniczyły w tak zwanym programie Sportowe Wakacje. No, animatorami tych przedsięwzięć były studentki Akademii Wychowania Fizycznego pod nadzorem i patronatem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, konkretnie pana Władysława Maciejewskiego, dyrektora. Tradycją tu się stało, że co roku zakończamy wakacje tu w tym miejscu i w tym osiedlu. Dlaczego? Bo w 1998 roku po raz pierwszy tutaj odbyły się takie sportowe wakacje z udziałem 25 studentów z Białej Podlaskiej. I teraz posiadam takie programy właśnie takich wakacyjnych imprez, nie tylko tutaj w tym osiedlu, ale na wszystkie osiedla, ale żałuję, że nie wszystkie osiedla przystąpiły, tylko akurat te. No to jest taki pomysł animatorzy i trenerzy osiedlowi. W okresie całorocznych takich zmagań, programów, no mam taki program trenerów osiedlowych, co wyprowadzili takie zajęcia sportowo-rekreacyjne. Pod takim hasłem mały sport, wielka radość. No i może uda nam się, jeżeli te wakacyjne imprezy już się zaczynają rozkręcać i widzimy, że tutaj są te cztery osiedla, to mam nadzieję, że i dołączą inne. I uda się z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizować ten program trenerów osiedlowych i zaktywizować dzieci, młodzież do aktywności ruchowej. Wróciliśmy, tak jak w ubiegłym roku, na to osiedle z wszystkich pięciu, gdzie prowadzone były wakacyjne zajęcia przez animatorów sportu, aby tak podsumować, a jednocześnie bawiąc się, rywalizując sportowo. Dzieciaki oczywiście z tego są zadowolone. Tak jak widać, biegają, krzyczą. Myślę, że jest to trafione w dziesiątkę. Z kolegami często chodzimy właśnie na takie turnieje. Po prostu lubimy sport. W jakich dyscyplinach dzisiaj się mierzycie? Z całą resztą zawodników? Z zawodników. Szczególnie przyciąganie liny. A piłka nożna? A szczerze mówiąc, nie wiemy, czy będzie. Jak wam się podoba to, co tutaj się dzieje? Czy warto organizować takie imprezy po to, żeby również wam zagospodarować ten wolny czas? Moim zdaniem warto. No, fajna impreza, można wyszaleć się. Nie ma po co siedzieć w domu we wakacje, także naprawdę fajne. Na koniec wakacji, jak się przygotowujecie do szkoły? Powolutku. Na razie dzisiaj zabawa, tak? Dzisiaj zabawa, tak. A jak się podoba tobie akurat ten pomysł? Bardzo mi się podoba, ponieważ miło możemy spędzić czas ze znajomymi i wszyscy z innych osiedli też możemy z sobą rywalizować. Ja też widzę, że się zmęczyłem.
Jest to super pomysł i można by było to jeszcze bardziej rozwinąć. Ja osobiście miałam na grupie ponad 20 osób w którymś momencie i nie tylko podstawówka, ale gimnazjum, więc jest zainteresowanie. Dzieci potrzebują zorganizowania czasu, bo same nie do końca umieją sobie go zorganizować, więc naprawdę nasze zajęcia dawały im wypełnienie tego czasu wakacyjnego. Na czym polega tak dokładnie praca animatora? W jaki sposób powinniśmy zagospodarować ten czas dzieciakom? Znaczy tak, no w moim tutaj jakby to, co ja robiłam, tak? No to na początku oczywiście porozmawiałam z nimi. To nie tylko są ćwiczenia, to jest też troszeczkę aspekt wychowawczy i zabawa, i do tego nauka troszeczkę, i no przeróżne ćwiczenia, które oni lubią, tak? Bo nie tylko mówię to, co ja tutaj im proponowałam, oni sami też dawali swoje pomysły. Dzieci nie mają co robić w domu, bardzo dużo czasu spędzają za komputerem, śpią albo nic nie robią. A zauważyłam ja teraz na Mickiewicza, jak jestem animatorką, wcześniej w tamtym roku byłam tutaj na Zielonym Osiedlu. Zauważyłam, że frekwencja dzieci jest dużo większa, dzieci chętnie przychodzą na zajęcia. Jeżeli te zajęcia są bardzo aktywne, dzieci bardzo przyjemnie spędzają ten czas. W jaki sposób zapewniacie aktywnie ten czas, jak pani wspomniała, tym dzieciakom? Poprzez różne zabawy, grę przez siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, skakankę, klasy, takie stare zabawy, co kiedyś były za czasów, kiedy ja byłam małym dzieckiem. Wygląda praca na co dzień z dzieciakami? Bardzo się cieszę, super, bardzo mi się podoba. Wszyscy mali i ci więksi sportowcy otrzymali pamiątkowe medale oraz słodkie upominki. W miniony piątek w miejscowości Charupia Mała doszło do wybuchu butli z gazem. Zgłoszenie brzmiało na tyle poważnie, że do akcji wyjechały 4 jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Sieradza. Na miejscu zdarzenia w Charupi Małej przy ulicy Księdza Radzymińskiego okazało się, że wybuchła mała butla z gazem służąca do napełniania zapalniczek. Ta butelka można powiedzieć, znajdowała się w bliskim sąsiedztwie kuchni gazowej i podczas przygotowywania posiłków nagrzała się i najprawdopodobniej zapaliła się i wybuchła. W wyniku wybuchu gazu poparzeń twarzy i przedramienia doznała kobieta, która znajdowała się wówczas w kuchni. Została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z początkiem września rozpoczął się rok szkolny. Wielu uczniów samodzielnie dociera do szkół, dlatego też w trosce o ich bezpieczeństwo zapraszamy na film pod tytułem Bądź bezpieczny na drodze, ukazujący prawidłowe zachowanie się oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym. Bardzo chcę zachęcić Państwa do obejrzenia tego odcinka. Odcinek jest poświęcony poruszaniu się po drogach rowerzystów. Proszę zwrócić szczególną uwagę na wyposażenie rowerzystów. Jest to bardzo trudny okres szybko zapadającego zmroku i tutaj nasze bezpieczeństwo przy odpowiednim wyposażeniu jest bardzo istotne. Zwróćcie Państwo uwagę na dwa obrazy, które ujrzycie. Na jednym z nich zobaczycie rowerzystów, którzy w sposób właściwy poruszają się po jezdni, są do tego dobrze przygotowani i ogromna różnica drugiej grupy, gdzie w sposób naganny narażają swoje życie i życie innych uczestników ruchu. Widzimy pojazd, który porusza się z prędkością około 90 km na godzinę. Pamiętajmy, dopuszczalna prędkość pojazdu w terenie zabudowanym wynosi 50 km. Poza obszarem zabudowanym, w zależności od rodzaju drogi, te prędkości są różne. Ponadto prędkość może być zmniejszona lub zwiększona przy zastosowaniu odpowiednich znaków drogowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych dostosowujemy prędkość do warunków panujących na drodze. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo
oraz o bezpieczeństwo innych osób. Pojazd przy prędkości około 60 km na godzinę w ciągu jednej sekundy pokonuje 18 metrów. Przy prędkości 100 km na godzinę w czasie jednej sekundy pokonuje 28 metrów. Widzimy wypadek drogowy. W przypadku uczestniczenia w takim wypadku przede wszystkim należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zadbać o swoje bezpieczeństwo, wezwać służby ratownicze, następnie przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy medycznej ofiarom wypadku. Po przybyciu służb ratowniczych na miejsce, to one przejmują wszelkie działania ratownicze oraz związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Widzimy, jak ratownicy medyczni udzielają pomocy ofiarom wypadku. Są to fachowcy w tej dziedzinie. Zakładane są kołnierze, folie termoizolacyjne, osoby poszkodowane układane są na noszach stabilizujących. W przypadku zderzenia rowerzysty z pojazdem, ten pierwszy doznaje bardzo poważnych obrażeń ciała. Sytuacja na polskich drogach jest bardzo zła. Wskaźnik zagrożenia statystycznego mieszkańca Polski wynosi aż 93 ofiary śmiertelne na 1 milion mieszkańców i jest dwa razy wyższy niż średnio w krajach Unii Europejskiej. Aż 50% ofiar wypadków stanowią niechronieni uczestnicy ruchu – piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści. Nadal najczęściej w wypadkach giną mężczyźni, a grupą najwyższego ryzyka są osoby młode w wieku od 18 do 24 lat, przez ich brak doświadczenia i wyobraźni. Kierowco, pamiętaj, do największej liczby wypadków dochodzi na drogach w obszarach zabudowanych. Zachowaj zdrowy rozsądek i zwolnij. Widzimy grupę rowerzystów, która w niewłaściwy sposób porusza się po drodze. Rowery nie posiadają oświetlenia, a dodatkowo rowerzysta nie ma żadnego elementu odblaskowego. To powoduje, że są niewidoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Teraz widzimy grupę rowerzystów. Rowery wyposażone są we właściwe oświetlenie, a rowerzyści w kamizelki odblaskowe. Takie wyposażenie
sprawia, iż rowerzysta widoczny jest dla kierowcy samochodu z odległości około 150 metrów. To spowoduje możliwość właściwej reakcji i bezpieczne wyprzedzenie innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, przy wyprzedzaniu rowerzysty kierujący pojazdem musi zachować co najmniej 1 metr odległości. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa rowerzysty. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Daj sobie i innym szansę. Bądź bezpieczny na drodze. O naszym bezpieczeństwie decydują elementy odblaskowe, w które jesteśmy wyposażeni. Zwróciliście Państwo zapewne uwagę, jak dobrze są widoczni i z dużej odległości ci, którzy są wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Taka kamizelka to jest niewielki wydatek, dosłownie to jest kilka złotych, a może nam uratować życie i zdrowie. I proszę pamiętać, jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Projekt Jeziorsko Zacumuj na dłużej, woda, kultura, natura zakłada promocję gminy Warta oraz podkreślenie walorów turystyczno-rekreacyjnych zbiornika. Inwestycje te zakończone i te planowane zakładają powstanie infrastruktury, która w pełni zadowoli miłośników wodnego wypoczynku. Już teraz do przyjazdu nad Jeziorsko zachęca nowoczesny port jachtowy w Ostrowie Warckim z zapleczem techniczno-sanitarnym. Mieści się tam również plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, plac karawaningowy, pole namiotowe oraz plaża, która w przyszłości ma zostać powiększona. Gmina Warta z burmistrzem Janem Serafińskim na czele stawia na wypoczynek na łonie natury, sporty wodne i rekreacje, tak aby nad Jeziorskiem każdy mógł zacumować na dłużej. Gmina Sieradz zachęca do wzięcia udziału w konkursie Przyłącz się, zadbaj o środowisko. Udział może wziąć każda pełnoletnia osoba, która wykonała przyłącze kanalizacyjne i zawarła umowę na odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieradz. Chciałbym serdecznie jako wójt gminy Sieradz zachęcić wszystkich mieszkańców, którzy się nie przyłączyli do sieci sanitarnej kanalizacji gminy, żeby się przyłączali. Gmina Sieradz zorganizowała konkurs Przyłącz się, zadbaj o przyszłość gminy. Ideą tego konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie idei o przyłączaniu się do kanalizacji na terenie gminy Sieradz. Gmina do każdego przyłącza oferuje dofinansowanie w wysokości 700 zł oraz dopłatę 2 zł do metra sześciennego ścieków. Nagrodą w konkursie jest wysokiej jakości rower, który rozlosowany zostanie we wrześniu. Na wszelkie pytania dotyczące przyłączy kanalizacyjnych odpowie Paweł Olbiński. Telefon 43 826 02 23. Przyłącz się, zadbaj o środowisko. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do zbycia dwa mieszkania położone na osiedlu Polna Północ. W ramach przetargu mieszkanie dwupokojowe o powierzchni użytkowej 32,3 m2. W ramach negocjacji mieszkanie dwupokojowe o powierzchni użytkowej 36,8 m2. Atrakcyjne warunki, ceny już od 1782 zł za metr kwadratowy. Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu lub negocjacjach w dniu 20 sierpnia 2014 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące mieszkań oraz warunków przetargu lub negocjacji dostępne są na stronie internetowej spółdzielni www.ssmsierac.pl w zakładce Komunikaty Przetargi oraz w dziale Członkowsko-Mieszkaniowym. Telefon 43 82 66 570. Autoserwis Florczak to firma z 35-letnią tradycją i doświadczeniem. Autoserwis Florczak zapewnia kompleksową naprawę samochodów osobowych i dostawczych. Nasz nowy obiekt, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, oferuje przeglądy rejestracyjne wszystkich rodzajów pojazdów na najwyższym poziomie. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Sieradz, Górka Woźnicka. Zaprasza na akcję Bezpieczne Wakacje. Telefon 510 955 644. Zapraszamy! Do każdego przeglądu upominek gratis. Zapraszamy na kursy języka angielskiego. Poziom podstawowy A1. Zwroty, zapytania, rozmówki. Kursy komputerowe i CDL. Poziomy nauczania Start i Core. Inne szkolenia dla osób bezrobotnych oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadzwoń i zapisz się. 511 577 178 lub 43 827 1720. Organizator Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu, ulica Wojska Polskiego 42. Zapraszamy! Istniejemy na rynku lokalnym ponad 20 lat. Zajmujemy się sprzedażą wykładzin dywanowych i PCV, chodników i dywanów oraz dodatków typu listwy, kleje, maty, wycieraczki. Posiadamy bogatą ofertę wykładzin dopasowaną do oczekiwań każdego klienta. Prowadzimy profesjonalny montaż wykładzin obiektowych do pomieszczeń użyteczności publicznej. Wykładziny to dobry sposób na uzyskanie estetycznej, praktycznej i nowoczesnej podłogi. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu znajdującego się na Starym Rynku przy ulicy Warszawskiej 1. Okna Konieczne, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A przez 1. Telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy! Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Przypominam, że wszystkie nasze serwisy są dostępne na stronie www.sieradzkatvmedia.com. Zachęcam także do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Na dziś dziękuję za uwagę i zapraszam na serwis informacyjny w środę o godzinie 18:00.